Witajcie kochani, ja nie mogę zebrać jeszcze w tej chwili jakichś takich sił w sobie, bo takie były tutaj emocje. Scena ciągle drży, na której właśnie w tej chwili stoimy w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, a ze mną organizatorzy tej niesamowitej dzisiejszej imprezy, pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pani Olga Skwara i Sebastian Zielonka, który jest pomysłodawcą całej tej imprezy. Witajcie, a w zasadzie to bardziej wy mnie możecie witać tu w tym miejscu. Witam pana. Witamy widzów. Dobry wieczór. Jak to się stało, że wpadliście na ten pomysł niesamowity takiej imprezy? Czy tak, no pomysł narodził się po pierwsze z ogromnej pasji i miłości do muzyki rockowej, a po drugie chodziło tutaj też o odejście od pewnej sztampowej formuły wydarzeń związanych z Dniem Niepodległości, tak? One są zazwyczaj w pewnej formule, ja ją oczywiście szanuję, tak? Ale chcieliśmy zrobić coś zupełnie innego. Po drugie te utwory, tak, które są z lat 60., 70. i 80., mimo że to była niepodległa Polska, to ta Polska wolna niestety w czasach komunizmu nie była i te utwory były swego rodzaju wyrazem buntu, tęsknoty za tą wolnością i miłości do Polski. I taki też był. Tak. Udało się świetnie, bo widownia reagowała niesamowicie. Wszystko po prostu było dokładnie chyba tak, jak żeście chcieli. Jakie są pani wrażenia, pani dyrektor? Znaczy tak, tutaj odeszliśmy od takiej typowej konferansjerki, tak? Mhm. Zastąpiliśmy to podkładami znanych historycznych cytatów, które są znane przez wszystkich, wzbudzały tak? Emocje, więc wzbudzały straszne emocje, ciarki po prostu przechodziły w niektórych momentach. I też mogliśmy jakąś taką historię Polski w pigułce w ten sposób przedstawić. Także takie inne wydarzenie, bardzo fajne. Sebastian przekonał grupę bardzo zdolnych naszych tutaj lokalnych mieszkańców do wzięcia udziału w tym projekcie. No i spędzili wiele godzin prób tutaj na miejscu, nie tylko tutaj, przygotowując się też gdzieś wcześniej we własnych warunkach. Tak, tutaj wielkie podziękowania z tej strony. Ja akurat pozwolę sobie wymienić przynajmniej tych muzyków, którzy z nami występowali, czyli Artur Wrocławski, tak? Trzeba tutaj dodać, że to są wszyscy ludzie, którzy są z powiatu kłobuckiego tak naprawdę. Tylko Paweł Antczak, któremu też bardzo dziękuję oczywiście za pomoc, jest z Częstochowa, ale pochodzi z Kołaczkowic, czyli to też powiat, czyli powiat kłobucki, też ziomal oczywiście. Czyli to nasi lokalni ludzie. Karol Hutny, który wspaniałą robotę wykonał na bębenku. Mateusz Juziak. Jeszcze kogoś ominąłem? Chyba wszystkich wymieniłem, tak? Wszystkich wymieniłem. W każdym bądź razie warto tutaj podkreślić, że ci ludzie poświęcili swój prywatny czas. Oczywiście wszyscy działali społecznie, tak? Spotykaliśmy się tutaj w MOK-u o godzinie 20 i próbowaliśmy do późnych godzin. Raz próba trwała do pierwszej. Tak, ja tutaj się jeszcze wtrącę, bo tu bardzo serdeczne podziękowania dla pracowników, którzy mimo tej niedogody i tych godzin tutaj bardzo, bardzo, bardzo się spisali. Wsparli mnie w tym projekcie takim bardzo pilnym, tak? Bo pełnię te obowiązki od niedawna, więc to była taka bardzo pilna praca, którą trzeba było... Wrzucenie na głęboką wodę od razu po prostu z tak, i bardzo pilna praca, którą trzeba było wykonać. Także wsparcie tych osób jest dla mnie bardzo ważne i pozwoliło to jak gdyby osiągnąć taki efekt. Żebym nie zapomniał, bo pominąłem Macieja Kotasińskiego, bardzo też mu również dziękuję. Każdy z tych muzyków włożył naprawdę kawał serca i kawał dobrej roboty, żeby przygotować się do tego koncertu. Także bardzo serdecznie im dziękuję. Praca z tymi ludźmi to była prawdziwa przyjemność. Start jest taki, no, powiedzmy wybuchowy, wystrzałowy. Boję się zapytać, co będzie później, ale myślę, że zostawimy to sobie na inną rozmowę. Dzisiaj mogę tylko pogratulować pomysłu i wykonania tego pomysłu, bo było świetnie. Sam nie mogłem przy kamerze spokojnie stać, ale musiałem, więc jakoś to ogarnąłem, ale tak jak mówię, emocje na widowni były wielkie. Tak, i ten zew wolności udzielił się wszystkim ludziom, prawda? Ja już mam takie dalekosiężne pomysły i tutaj namawiam Sebastiana, żeby ten projekt może jakoś uwiecznić, może na jakiejś płycie albo coś takiego w przyszłości, tak, prawda? Żebyśmy mogli tym projektem się kiedykolwiek jeszcze posłużyć. Także... Zobaczymy, jeszcze zbliża się, tutaj też nam bardzo dobrze nasza współpraca wygląda, więc myślę, że możliwe, że jeszcze niejedno wydarzenie razem zorganizujemy. Ja też bardzo dobrze się odnajduję. Pod koniec roku jest troszeczkę tak. Tych imprez. Jest imprez, zbliża się też wielka... jeszcze nieduże tak. W tej chwili. Mikołaj, Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą chcemy też zrobić w tym roku. Malina też troszkę inaczej. Tak, Reggae jak Malina. No jest sporo.
skoro ja mam jeszcze konkursy różne i tak dalej, to musiałabym teraz stanąć z harmonogramem. Tak, będzie, musiałabym stanąć z harmonogramem, bo tych wydarzeń jest bardzo dużo, a jeszcze chcemy to urozmaicać tutaj w MOK-u. No i przede wszystkim do współpracy chciałabym zaprosić wszystkich mieszkańców, bo twórzmy razem tą kulturę i to jest najważniejsze. Ja tu rozmawiałem jakieś 2-3 dni temu tutaj z Sebastianem i wspominałem swoje dawne czasy tutaj w Domu Kultury. Tu się zawsze przewijała pewna grupa ludzi, taka wymiana pokoleniowa następuje. Ja myślę, że tacy ludzie się znów znajdą, którzy będą chcieli tworzyć coś niesamowitego. Najważniejsze, bo tutaj nie widać w kamerze tego człowieka, który tutaj spaja te pokolenia, który zwija w tej chwili te kable, ale Wojtek Krysiak jest chyba tutaj jedyny taki niezastąpiony omnibus, który... Tak, właśnie jemu który dziękuję te nocne godziny, które tutaj spędził. Świetna robota pana Wojtka wykonana, także bardzo dziękujemy. Coraz to nowi ludzie się na tych dechach pojawiają. Jeszcze raz wam gratuluję, dziękuję i myślę, że no następnym razem znowu jak uwiecznimy coś takiego, to będzie o czym pogadać. A dzisiaj zapraszamy chętnych do współpracy na tych deskach tutaj Domu Kultury w Kłobucku. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to pani dyrektor bardzo chętnie wysłucha, przyjmie i coś z tego na pewno będzie. Jestem bardzo otwarta i przede wszystkim dopiero zaczynam swoją pracę, więc jeszcze wszystkich nie zdążyłam odwiedzić, ale ja też będę wychodzić mocno do ludzi i zachęcać ich do tej współpracy, bo dzisiaj nie jest tak, że to ludzie będą pchali się do naszej instytucji, tylko my też do nich musimy wyjść. Także zachęcam wszystkich do współpracy i mam nadzieję, że spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie tutaj na tych deskach. Dzięki. Bardzo dziękujemy i krótki przekaz. Szanujcie swoją wolność, dbajcie o swoją wolność, bo w końcu spotkaliśmy się tutaj w ramach obchodów Dnia Niepodległości, także tyle. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, i ciąg dalszy jutro jeszcze tych obchodów, już bardziej oficjalny, także również zapraszam. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dobranoc.